Cześć, z tej strony Chrisu. Kontynuujemy naszą jazdę Mustangiem. Cel niezmienny, bijamy 50. poziom reputacji. Odblokowujemy unikalne części. Jazda w dalszym ciągu na nocnych wyścigach. Jeśli ktoś oglądał wcześniejsze streamy, to wie, że z policją nie jest łatwo. Parę razy nas złupili, także parę tysięcy straciliśmy przez nich. No ale nic, jedziemy dalej, spróbujemy się odkuć. Odblokowujemy części, ulepszamy Mustanga. Dobra, lećmy na mapę. Na noc oczywiście. Szukamy wyścigów, które odblokowywane są trzecim poziomem ławy i piątym. No tu jest trzeci. Tu już widać, są ładne pieniądze i ładne punkty reputacji. Dobra, czyli coś blisko, żeby... A, piąty i trzeci blisko siebie. Coś trzeba taki wyścig znaleźć, żeby kończył się blisko startu tego wyścigu, bo później ciężko jest dojechać nawet z policją na karku. No ten jest, widzę, taki kończy się niedaleko. Ten też gdzieś tu na dole się kończy, może ten, który to był. No, 20, prawie 30 tysięcy punktów, dobra. Wejdziemy sobie ten, tylko tak, bliżej kryjówkę, tu jest, okej. Koczymy sobie. I jedziemy na miejsce. Skrytami, by szybciej było. O, aż tak? Dałem, że przejedziemy. O, to się udało. Okej, nie w tą stronę. Serpentynę skrócimy? Skrócimy chyba, nie? O, tak jest. Jeszcze raz. Brawo. Jeszcze raz. Jesteśmy na miejscu. Też mogliśmy potrenować. Ostre zakręty, bo tu będą takie. Okej, jedziemy. Dwa, jeden. Z siódmej pozycji startujemy. No jest jeden Norwaniec przy od nas. Więc może go dopadniemy na prostej. Tyle nam daleko nie uciekło.
Wczoraj ewidentnie wszystko nam na czołówki szło. Może dzisiaj jakoś los się odwróci. Będziemy trochę unikać tych czołówek. Na razie odpukać jest okej. Chłopaki. No zobaczymy, może po okoczędzie od razu będzie trzeci poziom obławy. Pojedziemy na ten wyścig od razu. O, za ostro, za ostro. Czwarte wyścigu za nami. No nie. Chyba pad mi się zacina. Guziki. Ciekawe. Parę godzin go zmęczyłem ostatnimi dniami. Kilometr przewagi, także możemy trochę skrótów poczynić. Byle te czołówki mijać. Okej, 500 metrów, metę widzimy. Który poziom? Drugi poziom obławy, także musimy chyba jeszcze coś pojechać, zanim nam odblokuje ten wyścig. Okej, dobra, teraz musimy jakoś tu wrócić. Znajdźmy sobie jakiś wyścig blisko. Może tam się skończy. O, ten idzie za fajne punkty. Dobra, to jedziemy i tam się kończy w sumie niedaleko. Wow. Wow, za dużo mocy. Teraz może na skróty pojedziemy. O, właśnie. Tu już chłopaki się kręcą, czają na nas. A w tym miejscu kiepsko jest zgubić pościg. Najlepiej chyba z tego co jeździłem to tam przy plaży. Tam jest dużo tych ramp, można sobie poskakać. A tu w tym terenie jest mało takich miejsc. Trzy, dwa, jeden i jedziemy. Nowy siódmy startuje, kurczę. Wow, no nie w tą stronę. Jak mnie wkurzają te różowo-niebieskie strzałki, tak mnie mylą. Nic, najwyżej powtórzymy. Macie kilometr już na uciek. Ciężko będzie to złapać.
albo i niedobre. Dobra, dwie pozycje odrobiliśmy. A, i zaczynają się czołówki. I wypad zrobi, tak jest. I czołówka nasz, cholera jasna. No lipa będzie chyba. Niedaleko końcówka, a my jesteśmy na szarym końcu. Wow. Trzeci, niezłe. Okay, poziom obławy. Trzeci poziom już jest, także możemy tam skoczyć na ten wyścig. Chyba trzeba kolegów mijać, żeby nas nie namierzyli. Właśnie o tym mówię, jakiś jedzie. Więc schowajmy się na razie. Dobra. Udało się go minąć. Dobra, w miarę bezboleśnie dojechaliśmy. Też już się wyścig, pościg zaczyna, no. Na ten wyścig to by nam się 8 butli przydało nitro. Ja cię kręcę. No jest jakiś szybki. Ciężko by dogonić. Trochę szerokiej drogi, miło.
Kurczę, ale nas... Poszedł jak przecinek. Te zakręty przejechać w miarę. Ale nie polem, nie polem, kurczę, no tracę, tracę metry. Okej, trochę prostej. Znowu ostry zakręt. Kurczę, dopiero 62%. No i cały czas się trzyma nas 80 metrów. Po co? Macie tam za mną jedzie kilku, możecie ich ścigać. Kurczę, się jeszcze będę musiał dostać do kryjówki po tym wyścigu. Nie, kurde. No to nieźle. Na sam koniec, jak zwykle. Tak dobrze szło, no. Czy te paski wyskakują? Na środku ekranu zasłaniają. Dobra. Dobra, gdzie my tu mamy jakieś blisko? Kryjóweczkę. Tu jest. Dobra. Próbujmy, może. Tak jest, zostań z tyłu. O, fuck. Centrala, przystępujemy do zatrzymania. O, kurczę. Musimy chyba na... Ja cię, miałem fajną rampę. Nie no, musimy się jakoś na plażę dostać. Gdzie tu rampy są? Tak to nas rozwalą za chwilę. Może tu coś jest do skakania? Ja pierdzielę, no. Będę nie pojadę, bo tu jedzie z naprzeciwka.
Jest strasznie daleko, bo gdzieś zawsze ich tu gubię na tej plaży. No nic. Ja pitole. Ale nas skosił teraz. No, dobra. To by było na tyle, dziękujemy. Jeden strzał i już wypadam. No, jeszcze jeden taran. Kurde. Teraz może do wody skoczę, coś to da, ale wątpię. Złapałem ci. Cholera jasna. Znowu kasę nam zapierdzielą pewnie. Masz szczęście, że jesteś w jednym kawałku. Jedź ostrożnie, dobra? Ale mamy jakieś szczęście odblokowane. Co to jest? Dodatki. Bardziej myślałem, żeby pod silnika nie będziemy zmieniać na następny. Bo... To jeszcze mamy spory zapas. Pieniędzy i dobra, jedziemy dalej się ścigać. Standardowa procedura. A, znowu gdzieś tu jest, tak? Gdzieś wyścig, który kończy się w pobliżu. Nie? Gdzieś te wyżej, co są. O, ten gdzieś jedzie w dół. To jest piątka, tak? To trójka. No będzie się to blisko kończy, dobra, czyli skoczymy sobie bliżej. Teraz sobie przyjechał, nawet na nas nie spojrzał. O, jakieś małe punkty. Kurczę, nie zauważyłem. O, nic, dobra. Jakiś krótki, bo szybko procenty ubywają.
udało. Tyle dobrze. Pewnie go jechałem nieraz, ale już tyle tych wyścigów jest, że nie idzie zapamiętać każdego. Jakieś tam przebłyski, szczegóły. Jaki cholerny punkt znowu ominięto, gdzie? Kurczę. I jeszcze teraz... Teraz jeszcze od nowa wszystko ścigać, tak? Pozostało 500 metrów i... Ja cię kręcę. Jezu kochany, wszystkie te wystukam. Ładnie. Znaczy nie ładnie, to było nędzne. No ale... zrobić. Okej, tu może jakieś gdzieś... No to jest fajne, punkty, dobra. Całkiem blisko. Dobra, pojechali sobie dalej. No, ten za 34 tysiące, no to już jest. Możemy raz startować, nie wiem, z drugiego, z trzeciego. Zawsze na końcu. No. Trochę nitro. Nawet spokojniejszej drogi. Aha. Uff, było blisko. Chłopaki krążą, szukają, widzę cały czas. Zaraz wpadniemy na któregoś. No. Teraz naprawdę.
Ja pierdzielę, no. Plus taki, że mamy taką przewagę w miarę wyrobioną. To mam nadzieję. Dobra. Mamy trzeci. Gdzie ten wyścig jest? Tu jest. No gdzie mi tu? Dobra, teraz jakoś tam dojedźmy. Na górę musimy wyjechać. Piąty poziom, to nie. Możemy podreperować się raz. Okej, dojechaliśmy jakoś. Kiepski refleks tym razem. Nie wiem co, może tam się porozbijają trochę z przodu. Trochę miejsca nam zrobią. No, ta ciasna droga. Tak miało wyglądać. No tak. Pięknie pojechałem, no kurde. Tak się skupiłem na tym, żeby nie wyjechać na czołówkę, że zakręt zminąłem. Kurczę. Nie wiem, czy jest sens jechać dalej, no.
Chyba nie mamy wyjścia. Kurczę. Miota nami jak nie wiem. No, chyba nawet żadnej nagrody nie zdobędziemy. No to dokładnie. Dobra, teraz jakoś... Wow. Gdzieś byśmy uciekli. Nie ma tu jakiejś skoczni, kurczę. Teren przemysłowy, nic. Dobra, gdzie my tu możemy pojechać? Tu jest jakaś plaża. Może tu na tej plaży coś będzie. Chyba się przesłyszałam. Jakimś cudem. Na żyłem. Mamy jakieś szybsze samochody w naszym flocie. Chyba by się przydały. Kierowca Forda, do ciebie mówię. Zatrzymaj się. I? Jedzie tuż obok mnie. Zaraz będzie nasz. No dobra, daj. Kierowca wcale nie ma zamiaru się poddać. No nie mam. Mam nadzieję, że jakąś rampę znajdziemy po drodze. Bo jak nie, to... Co, nic to nam nie dało, tak? Mamy kiepskie. Dajcie znać, jak usłyszycie pękające opony na drodze. No, zaraz nas rozwalę i taki finał będzie. Nie jest z nimi łatwo, nie jest. Nie ma się gdzie schować. No tam jest jakaś rampa, może to się coś... Raczej nie pomogło nam. No patrzcie. Fuchs niesamowity, dobra. Gdzie my jesteśmy i jakąś kryjówkę, gdzie mamy blisko. Oczywiście blisko nie ma nic, nie? Trzeba tak, najpierw dojechać na stację jakoś. Więc postaramy się tymi... krzakami, boczkiem, nie pokazywać się gdzieś tam. Bo już ledwo ostatkiem sił. Chyba zgubiliście cel. Przerywam akcję. Tylko
Teraz jeszcze mamy flaminga, możemy go przy okazji capnąć. Chyba pojedziemy tymi torami, gdzieś nas wyprowadzą, mam nadzieję. Desperacko potrzebujemy stacji. To. Próbujemy dalej boczkiem. Żeby się nie napatoczyć na któregoś. Dobra, zerknijmy jeszcze. No nie widać, żeby coś było w pobliżu. No i co, i kusi mnie ten, czy korci, nie kusi. Ten poziom 5. Gdzie on jest? To daleko i musielibyśmy pojechać jakiś wyścig jeszcze. Ten jest w miarę łatwy. Ten jest w miarę łatwy i kończy się gdzieś tu wysoko. W sumie nie mielibyśmy daleko później na ten wyścig drugi. Ten jest jakiś miejscowy. O Jezu, ten jest strasznie długi, to nie. Ten też gdzieś nas pcha daleko, dobra. Dobra, pojedziemy sobie ten wyścig, może bijemy 5. poziom. Jak nie, to będziemy w plecy. Parę tysięcy punktów i parę tysięcy dolców. Podejrzane, bo jesteśmy pierwsi. A, bo to jedziemy zwykły wyścig, a ja zapomniałem. Myślałem, że już ten z 5. obławy jedziemy. Nie. Jeszcze musimy przejechać ten i wbić ten 5. poziom dopiero. Gdzie tu jedziemy zwykły. Mam nadzieję, że nas nie będą ścigać na koniec, bo no będzie problem z ucieczką. Najlepiej jakby nam 5. poziom obławy wbił, pojedziemy sobie na spokojnie na start wyścigu. Dobra, bo coś tu się zbliża. Cały czas krążą w okolicy.
już możemy trochę zwolnić, bo już mamy taką przewagę, że trzeba trochę auto oszczędzać. Skończono. Pierwszy i co? Ale nic nam to nie dało. Dalej mamy czwarty poziom. Gdzie ten wyścig? To jest piąty. Tutaj mamy jakieś blisko. Że ten na znowu drugą część mapy wyrzuca. Ten jest fajny. To jest próba driftu. To nie tym autem. I ten też jest sensowny. Trochę długi, ale... ładne punkty. I kończy się w miarę blisko. Dobra, jakoś musimy tam dotrzeć. Chociaż sporo tych radiowozów jedzie. No, może się jakoś prześlizgniemy powolutku, chociaż chyba niech sobie. Mam nadzieję, że nie skręci w tą naszą stronę. Pojechali sobie. Bez rozwałki żadnej. Dobra, spróbujmy. Auto mamy za słabe, ale... Chłopaki nam w oczach giną. W ogóle się nie cieszę, bo jeszcze wszystko przed nami. O tym mówiłem. Mamy tu frajera, co roztęsknił się za policją. Zgotujmy mu ciebie poddanie. Dobra robota. Tylko niech już tym razem nie ucieknie. Dobra. Może niech sobie tamtych ścigają. Mnie nie zostawią. Najlepiej. Jał, to bolało. Leci za nami jakiś dosyć szybko.
szans na ucieczkę. Serio? To nasz cel? Naprawdę myślisz, że go nie poznamy? Ja cię kręcę. No nie, no. Z naszej przewagi zrobiło się wielkie G. Więc próbujemy dalej. My składamy broni. Co, ale dalej mamy czwarty poziom. Kurczę, no. Liczyłem na piąty. No i co? I dobra, jedziemy do kryjówki, bo chyba wbiliśmy 50 poziom, także szkoda by to. Szkoda, żeby to stracić. Dobra, jest mi sklepem. Gdzieś to blisko było. Tuż, tuż. Zawsze to bezpieczniej. No, zobaczymy, który to poziom. Policja nie wiedziała, na co się pisze, co? Ajaj, czyli nam zabrakło troszkę, tak? Do 50. 100 tysięcy punktów. To jest jeden wyścig. To kiedy sobie znajdziesz własny kąt? Nie słuchaj go. Ej, no to spróbujmy jeszcze w takim razie. Myślę, że jeszcze jedna noc i będzie 50 poziom wbity. Dobra, gdzie są te z obławą wyścigi? O, to jest piąty. Nowość. Trzeci. No w sumie dobrze, bo tu dobrze policję zgubić. Czyli tak, tu jest jakaś nowość. Co to za nowość? Ładny punkt, tylko że gdzie kończymy? Tam strasznie daleko. Ten kończymy gdzie? Tylko że dużo serpentyn. No ale kończymy w miarę blisko tej i tej. Dobra, to skoczymy sobie tu. Gdzie mamy najbliżej? Tu jest jakaś kryjówka blisko. I stąd pojedziemy. Skrótami. Brawo. Nawet zacnie wyszło.
No miejmy nadzieję, że po tym wyścigu już będzie trzeci poziom obławy. Zakurzyliśmy. Minąć te wredne zakręty. Cały czas go słyszę z tyłu. Prawie. A tu dopiero się zaczyna ciekawy robić. Blisko było. Trasa jak do driftu. Ja pitole, no. Już kurczę. To jest wkurzające, że tracę przez takie stłuczki pozycji. Jaj. Po polu też nie bardzo. Teraz nie spieprzy znów na koniec. No dobra, jest. Tylko, że nie mamy trzeciego poziomu obławy, niestety. Okej. No coś jest blisko, tylko gdzie to nas wyrzuci? Nie ten kierunek całkowicie. To jakieś... Tak. Coś już bliżej. A ten to już całkowicie blisko. Okej, to czyli tam pojedziemy. Prawie jeszcze.
Dobra, trochę skrótem. Szybciej będzie. Przeciskać się musimy trochę. Prostej, no już pieski widzę, krążą. Wow. No, to są jakieś właśnie fajne kanały i rampy. Jedź. Kurczę. Tutaj trochę dałem ciała. Całe szczęście nie wykorzystał sytuacji koleś. Dobra, mamy trzeci poziom. I jest nawet blisko wyścig. I o to nam chodziło. Dobra. Migamy na miejsce. Startujemy, bo już tam policja jakaś nadjeżdżała. Się udało. Kurczę, no co to było? Ja pierdzielę. No i co, znowu nic z tego nie będzie. Pierwszone różowe strzałki. Kto to wymyślił? Nie mógł normalnych strzałek dać. Wiem, co to wymyślał.
Jeszcze po jakimś bajorze musiałem przyjechać. Kurczę, no. Teraz ciny się teraz włączą do wszystkiego. Nie no, nie będzie z tego nagród. Ale wywaliłem. Będzie to jakaś rampa, czy nie? Nie, raz mnie faktycznie rozwalił. Jak nie będzie żadnej rampy. Nie widać na horyzoncie nic. Może to gdzieś będzie. Dobra, teraz jakąś stację blisko musimy znaleźć. Może się uda tam dojechać. Kurka, ładna. Teraz przecież my tu jesteśmy na plaży blisko, no gdzieś idziemy. No dobra, dobra, dobra. Jest piąta. I ta trzecia, co? Gdzie ona jest? Zginęła. Nie możemy już jechać drugi raz. Jakby się nam udało przeżyć do tej piątej, no to fajnie by było, żeby pojechać. Okej, ale musimy go zgubić gdzieś. Wiem, że tu gdzieś takie fajne rampy były. Także trzeba gdzieś go zgubić w tym. Ta rampa to była. Dajesz, dajesz, dajesz. Z drugiej strony szkoda tych punktów, nie? Bo już byśmy mieli 50. Dobra, jedziemy. Jedziemy do kryjówki. Bijemy 50. poziom, będziemy się później bawić. Jak ci dziś poszło?
Jutro też jest dzień. Panie i panowie, mamy to. Właśnie dostałeś zgodę na nowe ulepszenia. Zobacz, co cię interesuje. I mamy Koenigsegga Regera odblokowanego, który pewnie kosztuje miliard cebulionów. Z ciekawości pójdziemy sobie do handlarza i zobaczymy. No. Szybka podróż, tak jest. Dobra, tu się zaczynają jakieś lepsze już, tak? No fajne. Trzeba tylko nazbierać gotówki. Dużo. Jest tak, Nissan jest za ukończenie fabuły w drifcie. A to za wszystkie grafiki. To jest za misje terenowe. Trzeba będzie chyba to zrobić kiedyś. Trzy gwiazdki w driftach. Porsche jakieś za flamingi, za billboardy Nissan, gwiazdki McLaren, Lambo, Ferrari. Ale ten Koenigsegg odblokowany, chyba lepszego nie widzę w tej stawce. Fajne. Trzeba będzie pozbierać troszkę pieniążków i może się szarpnąć na niego. Zobaczymy, co wtedy. Okej. Tak, wychodzimy z samemu. Dobra. Troszkę powiedzieliśmy, cel, który mieliśmy do zrealizowania, udało się osiągnąć. Mamy 50 poziom reputacji. Możemy troszkę z tego tytułu upalić naszą gumę na czerwono. Jakiegoś bączka, no pewnie. A co? Trzeba się cieszyć.
Okej. Dobra, dzięki za dzisiaj. Pewnie się spotkamy jeszcze. Spróbujemy nazbierać troszkę pieniążków. Może tego Keniseka, może jakieś Lambo sobie sprawimy. Chociaż tą naszą czarną Wołgą też mi się dobrze jeździło. Live będzie oczywiście zapisany na YouTubie, także zapraszam, kogoś interesuje. I do zobaczenia, cześć.